Szanowni Państwo, w ramach rozwoju lokalnej infrastruktury treningowej, lokalnej infrastruktury sportowej, piłkarskiej robimy bardzo wiele inwestycji w całej Polsce. W ostatnich 3-3,5 roku wykonaliśmy około 6 tysięcy takich inwestycji na kwotę powyżej 2 miliardów złotych. To statystyka ogólna, ale ludzi interesuje przede wszystkim to, co dzieje się w środowiskach lokalnych, w miastach, miasteczkach. I tutaj w Zabrzu będziemy inwestowali dodatkowo ponad 2 miliony złotych właśnie w infrastrukturę treningową, podgrzewana murawa, po to, żeby młodzież, żeby piłkarze mogli trenować tutaj i nie tylko przypominać sobie lata świetności Górnika Zabrze. Ja pamiętam tą dominację jako młody człowiek w latach 85-88, kiedy Górnik Zabrze absolutnie królował w polskiej pierwszej lidze ówczesnej, czyli dzisiejszej Ekstraklasie. I oczywiście, żeby te talenty się nowe pojawiały, to musimy tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju, do treningu. Dlatego tutaj razem z miastem Zabrze, panem prezydentem, z ministrem sportu wspieramy działania o charakterze właśnie całorocznej infrastruktury sportowej. Jest to jedna z części naszych działań, takich, które zmierzają do tego, żeby młodzież mogła trenować na zasadach podobnych jak ich rówieśnicy albo w bogatszych krajach Zachodu, które gonimy i niedługo już, mam nadzieję, dogonimy, albo w krajach południa Europy, które mają dużo lepszą pogodę i tutaj trochę to potrwa, zanim będziemy mieli taką samą pogodę w Polsce. Dla mnie Górnik Zabrze na terenie boiska, którego się znajdujemy, to oczywiście niesamowite wspomnienia, 14-krotny mistrz Polski, ale też równo 50 lat temu, szanowni Państwo, rozpoczynał się ten słynny sezon, gdzie Górnik Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów doszedł do finału. I mam nadzieję, że po 50 latach, 50 lat temu był pierwszy lot w kosmos i teraz Amerykanie znowu się szykują do lotu w kosmos, więc mam nadzieję, że dla Górnika Zabrze również zwiastuje to coraz lepsze lata. A mówiąc dla wszystkich młodych ludzi takim językiem najbardziej dla nich właściwym, to chcemy pomagać wyławiać perły, chcemy pomagać trenować talenty przyszłe, które są na pewno wśród nas. Kiedyś sądzono też, że perły się tylko znajduje, a dzisiaj wiemy, że można je również niejako tworzyć i poprzez tego typu infrastrukturę sportową chcemy pomagać naszym wspaniałym, młodym zawodnikom, żeby odkrywali, wydobywali z siebie tą ekstramilę, ten wysiłek dodatkowy, który stworzy najlepszych piłkarzy już za kilka lat. Jestem przekonany, że będziemy mieli znakomitą ligę i będziemy jako drużyna narodowa też święcić sukcesy na międzynarodowych turniejach. Będziemy coraz więcej takich sukcesów świętować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, która tutaj będzie rosła wkrótce i na pewno przyczyni się do tego, że sport, czyli ta dyscyplina życia, mogę tak powiedzieć, dyscyplina życia, która kształtuje charaktery, która przyczynia się do zdrowego trybu życia, będzie coraz bardziej popularny w całym polskim społeczeństwie. Dziękuję.